Układ zamknięty to jest film o rodzeniu się zła. To znaczy o tym, w jaki sposób to zło w człowieku powstaje i się rozwija. Mamy coś na sumieniu? Telefony są na podsłuchu, CBA, węszy wszędzie. Scenarzyści tego filmu dowiedzieli się o pewnej bulwersującej dość historii. Prężni, inteligentni biznesmeni zostali bardzo niespodziewanie i to bardzo brutalnie aresztowani przez policję. Następnie spędzili 7 miesięcy w więzieniu. Ale mało, no jeszcze ich rodziny zostały bardzo skrzywdzone. Jakaś dziewczynka przestała mówić po szoku, kiedy o godzinie 6 rano została wyrwana z łóżka. Policjant czarno ubrany, potwór z karabinem, przystawił jej lufę do głowy i ją wyrzucił z łóżka. No więc dla dziecka to był straszny szok. Inna kobieta z kolei poroniła w trakcie tego aresztowania. I ci ludzie zaskarżyli prokuraturę o niesłuszne aresztowanie, wygrali tę sprawę, po 7 latach dostali odszkodowanie. Śmieszne, no, dostali po 10 tysięcy złotych na głowę. Takich wypadków, jak się okazało, potem było w Polsce kilkadziesiąt. Pani brat został oskarżony o poważne przestępstwa. Przecież pan doskonale wie, że to nie jest prawda? Jednak podejrzewam, że bardzo trudno to będzie udowodnić. Każdy pyta, dlaczego oni zostali poszkodowani? Dlaczego ktoś ich tak skrzywdził? Dlaczego ktoś postanowił ich zniszczyć? No więc odpowiedź, jeżeli w ogóle jest na to odpowiedź, jest w tym człowieku, prokuratorze, który to zrobił. No i ja od początku, od pierwszej do ostatniej sceny pokazuję motywację tego człowieka oraz jego pomocników, jego asystentów w prokuraturze, szefa Urzędu Skarbowego, który też bierze w tym udział. To jest po prostu historia, która pokazuje pewne anomalie naszej demokracji i która wymaga pewnego, no, dość pilnego zajęcia się tym. Żyjemy w państwie prawa. Tak jest. A pan mi się nie powinien przedstawić, kim pan w ogóle jest. Nazywam się Ryszard Bugajski, jestem reżyserem filmu Układ zamknięty. Zapraszam do kina. Zdaje się, że odwaliliśmy kawał niezłej roboty.